Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt i witam was w pierwszym odcinku nowej serii, która myślę spodoba się wielu osobom, ponieważ w podejrzany, niewytłumaczalny dla mnie sposób Need for Speed na moim kanale jest niezwykle popularny, którakolwiek by to nie była część, czy The Run, czy Rivals, jakoś tak po prostu się składa, że lubicie to u mnie oglądać. Forza Horizon 2 tylko to potwierdzała. Mamy przed nami Need for Speeda, najnowszego na konsoli Xbox One, jak możecie poznać po literce A. Gram na padzie Xboxa One oczywiście. Dlaczego Xbox One TV, a nie PlayStation? Otóż, Need for Speed oficjalnie jeszcze nie wyszedł. Need for Speed wychodzi dopiero za parę dni, aczkolwiek wykupiłem sobie dostęp do EA Access i pozwala mi to na zagranie 10 godzin w Need for Speeda przed premierą, a po premierze będę mógł sobie przenieść te save'y do oficjalnej wersji plus. Pad od Xboxa One ze swoimi wibracjami w triggerach i tak dalej po prostu moim zdaniem jest lepszy do ścigałek. Tak więc cóż, zobaczmy po prostu co się będzie działo. Łączymy z serwerami EA, pitu pitu pararara. No i cóż, zobaczymy. Myślę, że nie zdążę ugrać 10 godzin do premiery. I tak sobie sprawię właśnie Need for Speeda na Xboxa One. Tak więc cóż, let's fucking do this. Mam takie śmieszne menu, zobaczmy sobie ustawienia. Ustawienia gry, jasność, napisy, kilometry na godzinę, interfejs w zdjęciach, prędkościomierz, tak. Ja bym sobie chciał napisy włączyć. Dynamika, kino domowe, myślę, że słuchawki raczej. Głośność muzyki, efektów, głosy policjantów, tak. Tak, chcę zapisać zmiany. Chyba nie widzę tutaj nigdzie. Dobra, przyspieszenie, hamulec, odbierz telefon, rozpocznij zawody, a to mnie ta gra pewnie nauczy. Dobra, nie ma co się opierdalać, odpalamy graj i zobaczmy jak to będzie w tym Need for Speedzie wyglądało. Grałem w betę dosłownie chwileczkę. Golda nie chcę, chyba że potrzebuję, nie róbcie sobie ze mnie jaj, że kurwa potrzebuję Golda, żeby grać. Nie interesuje mnie akurat multiplayer w tej chwili, może sobie go aktywuję tak dla czapy, ale i tak nie mam za bardzo znajomych na Xboxie, z którymi mógłbym tutaj się, wiecie, połączyć, porównywać czasy, statystyki, dlatego najzwyczajniej w świecie będę grał na razie na single playerze. Odpaliłem sobie przed chwilą tak na szybko na YouTubie, wyszukałem, czy już ktoś wrzuca z tego Let's Play, czy się nikt nie czepia, że przed premierą poprzez EA Access ktoś wrzuca ten gameplay. Zobaczyłem, że Yoji ma parę odcinków z tego i pierwsze co odpaliłem, to on tam jakieś dywagacje prowadził na temat samochodu, który prowadził, jak sobie ustawi koła, jak go stuninguje, żeby był lepszy do driftu. Ja tak myślę, ja pierdolę, a w tych moich filmach z Need for Speeda dodać do tego jeszcze moją niesamowicie szeroką wiedzę o wszelkich samochodach i tak dalej. Dlaczego wy to oglądacie, ludzie? Dlaczego tak się wam podobały Need for Speedy? Dlaczego też oglądaliście Forcę, jeżeli oglądaliście? I dlaczego będziecie oglądać tego Need for Speeda? Naprawdę proszę was o wytłumaczenie. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to po prostu fakt, że moja derpiarskość po prostu i brak pojęcia o autach jakoś nadaje temu magię. Ale się wyraźcie, proszę. Check this out. There's some big names in town. I'll introduce you to my guy, Travis. He's got a bunch of cars he's trying to get rid of, man. No sweat. High time for an upgrade, just saying. I'm Spike. I'll see you there, yeah? Właśnie te filmiki z żywymi aktorami to jest to, za co myślę pokocham tego Need for Speeda, bo naprawdę to jest coś. Mamy spotkać się ze Spike'iem w klubie. Dobra, czy będziemy tam jechać? Da mi gra kontrolę nad moim superautem. Co to kurwa jest? Wygląda niezbyt wyględnie. Ale dobra. Jej, mam kontrolę nad autem. No i cóż, film macie wyrenderowany w 30 FPS-ach, bo w takim ilości działa gra. There's some major personalities in Ventura tonight, so keep your eyes open when you arrive. Now, this place is kind of hard to find on purpose, you know what I mean? So I've fired you a link, so check your map. Okay, see you there.
był chyba ręczny. Dobra, mamy mapkę, jedziemy. Wiecie lub nie, znaczy to właśnie, gra działa w 30 FPS-ach, taka magia tego Need for Speed'a. Gram na konsoli, ponieważ premiera PC-towej wersji została przeniesiona na kwiecień przyszłego roku. Parę ładnych miesięcy, nie wytrzymam tyle czasu, chcę wam jak najszybciej tę grę pokazać. Ale myślę, że wiecie, cinematic feeling i tak dalej nadal sprawią, że w grę się będzie... O ty skurwysynu! Ty, nie pierdolę to! Kurwa mać, kto to jest? Oil and Go? Ja ci kurwa... Oil and CO! Ja ci dam, ty pizdo! Chodź tutaj! Nie, rozjebałem cię w taksówkę! Dobra, jebać tą ciężarówkę. Ale Oil CO ja sobie kurwa zapamiętam. Zapamiętasz mnie, łysolu, za kierownicą? No, w każdym razie. Gra działa w 30 FPS-ach. Myślę, że będzie to całkiem spoko. Wygląda to ok, o ile będzie te 30 ładnie trzymało. Premiera na PC-ta przesunięta, co smutne, w grze zawsze jest noc. Grafika wygląda, no tak całkiem fajnie. Aczkolwiek sprytnie się wycwanili, ponieważ wiecie, jest noc, mało widać, jest ciemno, dużo budynków. Dlatego gra jest w stanie ładnie wyrenderować obszar wokół nas, ponieważ nie musi renderować tego, co jest tam daleko, bo jest kurwa noc i tego nie widać. Ale prezentuje się całkiem nieźle. Dobra, jedźmy się spotkać ze Spike'iem w takim razie. Wykonuj drift synchronicznie z innymi kierowcami, by zdobywać więcej punktów rep. Hashtag skąd brać rep? Jezus Maria. No, akurat pomysł tych, kurwa, hashtago Twittero, pseudo wpisów, to akurat jakoś średnio mnie rajcuje. Ale hej, mamy kolejny filmik z aktorami, tak więc pooglądajmy dupeczki tańczące na spotkaniach samochodowych. Ten Murzyn to był Ghost, czy tak po prostu coś tam wyświetliło, że Ghost, nie wiem, okej. Okay. Mamy Azjatę, musi być Azjata, to chyba Azjata, nie? Wygląda jak Azjata. Czyżbyśmy mieli zbliżenia na jakieś właśnie szychy tutejsze? This Bambi just busted a 500-foot drift right through the I-5 intersection over Turner, man. Oh, for the skinny skid row, you know what I'm saying? Must have been something. Haven't seen Spike this hype since, well, he's always this hype. That's why you love me. Robin, good luck trying to keep up. Trust me, babe, he'll do just fine. Matter of fact, I'm taking him to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides taking up all our space. Come on, man. Okay. Aktorstwo pierwsze klasy. What's up? That's Amy. Isn't she lovely? Ooh, love you too, bae. Travis. Yo. Someone I want you to meet. Oh yeah? Tell me why. You should have seen this guy, man. Control off the hook. Well. You seem to have caught the eye of Speed Racer over here. Truth, man. This one's a helmsman. You picked a good time to re-up. There's some top-grade talent in town who's ready to make history. Serendipity, brother. The stars aligning. Never a better time to start a project, Bill. So whatever's happening under that ribcage in here, it's time to start expressing it out there. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. O Boże, Boże, co my tutaj mamy? Ford Mustang, Fox Body, Honda Civic Type R i Subaru jakiś Premium 2014. Powiem wam, analizując ogólnie statystyki tych samochodów, stwierdzam, że Honda Civic Type R... Nie, kurwa, nie mam zielonego pojęcia, o czym mówię.
Chyba... Nie, kurwa, chyba wezmę to, które mi się najbardziej podoba. Lawersko w chuj, czyli to Subaru. Ja nie mam pojęcia o samochodach, dlatego biorę Subaru, niech będzie. Tak, kup samochód, YOLO. Jakoś to będzie, jakoś się wyrobimy, jakoś go przerobimy, dorobimy, będzie okej. Okay. Welcome to the clan, brother. Training up. She's nice, right? Come on, Ames, I just need you to listen to it. Make sure she's praying like she's supposed to. What's up, man? Please, please. She's parked just outside. Spike, come on. Like I said, I got guys with no trust fund paying full price for this soap. Really? It's like that, huh? It's like that. Wait. There. Wow, wow. I feel so much better now. I'm good for it, you know that. I mean, your dad's good for it. Easy, this jacket was like 1,200 bucks. Exactly, man. Oil, man. Don't matter if you're the best damn driver this side of the 101. As far as she's concerned, don't mean a thing if you ain't got that green. It's very poetic, and that is also true, so. You ready to make some house calls? Come on, man. I'll meet you out front, and we'll give you the tour. Dum. Dobra, czyli mamy jakąś duperę. Dobieram modyfikacje wizualne, by wypracować własny styl auto odpicowane, pora się pochwalić. No dobra. Tak, tuning tutaj jest mega podobno fajnie zrealizowany. Pochwal się podrasowaną bryczką, zrób jej zdjęcie i podziel się nim z innymi. No, nie jeżeli nie mam golda, chyba że pierdolne zdjęcie monitora. Od domu do domu, podążaj za błękitnymi strzałkami widocznymi na drodze. Okej, dobra, czyli bierzemy nasze auciszko na... testową przejażdżkę. Mamy Spike'a i Amy, czyli tego frajera z bogatym tatusiem, i Amy, czyli laskę, która jest typową blacharą, i to dosłownie i w przenośni. Giń, Amy, kurwa, giń! Rozumiesz? Zabiję cię. Siema, Spike, ty też chcesz zginąć? Masz nowe auto? Okej! Okay. O kurwa! Nie! Co się stało? Nie! Chciałem wyruchać Freda i Fred wyruchał mnie! Kurwa, co się dzieje? Dobra, Amy jebać, ją przegonię. Musimy tutaj zjechać, bo nas wyjebie do Tarnowa. Wow, zakręty! Kutasiane zakręty, jakie drifty tu się dzieją, pomocy! Woohoo, yeah! Panie! O kurwa! No i chuj do dupy, jasna mać! Zostałem wyruchany przez skurwielską brać. Wjebali mnie w beton, dobra, no to nie ujadę już za bardzo. Pozycja trzecia. Świetnie, pierwszy wyścig przejebany. Czy wyścig, no wyścig, no takie chujowanie, a nie wyścig, ale niech będzie, no, że przegrałem. Taki już jestem, kurwa, zajebisty. No wyruchali mnie, zepchnęli mnie na beton. Tak się nie robi kolegom. Wiem, że chwilę wcześniej chciałem ich zepchnąć też na beton, ale tego się nie robi kolegom. Przypierdolę. O! Jeden, drugi. Jakbym to był curling, to bym był mistrzem. Co, chcesz się ze mną ruchać, czy... Emmanuel! Get your ass over here. Co za gej tam z tyłu? Hello, ladies. What? No hug, man? Hey, I wouldn't want to snap that skinny frat boy frame in half. Oh, come on, little kid. Give me some love. Don't let his appearance fool you, man. This beast is real nimble behind the wheel. Name's Emmanuel. But apparently that's too many syllables for these fools. No, call me Manny. Oh, strong grips, huh? Hey, this is Fred, Norwegian Hammer. What up, buddy? Frederick. All right. Are we gonna find some trouble or just stand in a circle and make fun of Spike? Ooh. I'm cool with either. Talking dirty. Who's hungry? I've only had one dinner tonight. I'm starving. Seriously, where does it go? You eat like he should. Yeah, Robin. Any more dinners and you're gonna bottom out. Shut up. Fine, smartass. Last one to the diner picks up my tab. No. Last one to the diner picks up everybody's tab. What?
A, pojechaliśmy w jedno miejsce, żeby kurwa się dowiedzieć, że się ścigamy na obiad, okej. Okay. Magazyna Alejki i Doki to świetne miejsce, by zgubić pościg. No tak, policja. Ciekawe, czy mnie dojebią, jak będę teraz jechał po moją tortillę. Pewnie tak. A, bo sposób zawody zatrzymają to na strzałce, wciśnij prawy bumper. Gdy pojawi się podpowiedź, upewnijcie, że twój samochód jest zwrócony w dobrym kierunku. Okej, okay, na razie chyba bumpera nie muszę naciskać. I czemu zaczynam ostatni? Czemu jestem zawsze ruchany w dupę? Przez tego geja Fredrika. O, proszę, już wyruchani jeden z drugim. Muszę obserwować moją mapę na wypadek, gdyby jakieś super zakręty miały być. Patrzcie, kurwa, i co? Będziecie płacić za moją tortillę, tempe chuje. Mam was wszystkich, proszę bardzo. Teraz się w coś wpierdolę pewnie. Co to? Achievement, osiągnięcie, bez filtra. Aha, bo ja nacisnąłem prawą gałkę, myśląc, że to mi kamerę odwróci, ale to chyba zrobiło zdjęcie. I dlatego dostałem osiągnięcie za bez filtra. Na to wychodzi. Rob! Kurwa mać, wy jesteście pojebani! Oni są pojebani! Widzieliście, jak się wybali? Pizdolce jedne! Manu, kurwa, jak ci ukręcę te twoje loczki, to nie będziesz tak śpiewał. Nie, będę ostatni, kurwa. Emanuel Bulli. Sukces! Dojechałem, nie ostatni. Ale wy się we mnie wjebali, oni są szaleni. Nobody order anything over $5. It's a diner. Everything's over $5. And no dessert, man. I'm gonna have to get out there and find some competition. Just waiting for the 411 on the location. I was thinking of heading back up to the club. You should come. Do what? The streets were slick and the night is young. I'm racing tonight. No. I'm gonna head back to the shop. You wanna tag along? We can set you up some space. Ooh, is she gonna spiff you up, bruh? Jealous, Spikey? Yeah, I like I'm jealous of people who drive at the speed limit. You wanna see Travis tonight? Oh yeah, he had someone to meet. Can't knock the hustle. Magnus Walker's in town. You see him and Travis talking at the club? Oh, so that's why Spike's in a hurry. Got himself a date. A date with destiny, my man. Tonight, we ride. You can show us what you're really made of. Yeah? Yeah, man. Okay. W grze pojawia się 5 ścieżek rozgrywki, dzięki którym zdobywasz punkty rep. Ventura Bay. W trakcie jazdy przypatruj się górnej części ekranu, aby dowiedzieć się, z ile punktów otrzymujesz w kategoriach prędkość, styl, tuning, ekipa i bezprawie. Boże, to tłumaczenie. Nie przeczytałem. Dobra, lewy bumper. Amy dzwoni. Forgot to tell you, I heard some weirdness coming from your ride earlier. Or maybe it was Spike. Yeah, maybe it was Spike. Whatever. I'm at the garage. Come by. You can set yourself up. Do whatever needs to be done. Okay, later, amigo. Okay. Zapewne domyślacie się, że jeżeli chodzi o cały motyw tuningu, to nie będę tutaj jakoś, powiedzmy, specjalnie... co ja zrobiłem? Kamerę chciałem zmienić. Jak się zmienia kamerę? Strzałki? Kurwa, co ja zrobiłem? A, mapę włączyłem. Nie chcę mapy. Coś kliknąłem. Kurwa, nie. Golda pewnie będzie mi kazał kupować. Wypierdalać. Won! Otwórz profil. Rekina mi, kurwa, wyświetliło. Jak się zmienia kamerę? Znowu zdjęcie trzasnąłem. Jesus. Nie chcę zdjęć trzaskać. Prawy bumper nie, lewy bumper nie. W dół strzałka nie, prawo, lewo, ni chuja. Nie da się kurwa zmienić kamery. Ta gra ma niezmienialną kamerę. To może inaczej. Trafię w te ustawienia czy nie? Ustawienia. Sterowanie. Mapa, kierowanie, przewiniutwór, przytrzymaj. A Boże, zapomniałem o Y-ku. Wyłączenie silnika B, a to nitro, X to ręczny. Dobra. Tutaj mamy. Użyj telefonu, by zapoznać się z mapą, zaplanować trasę, teleportować się, bla bla bla. No oczywiście ulubiona kamera moja to zza samochodu. Tutaj są różne rodzaje kamery zza samochodu. Jest taka, która wiecie, tak się ślizga razem z nami, kiedy my driftujemy. I to jest chyba właśnie ta. Mamy tą ze zderzaka, tą pierdolę. Na razie pojadę na to, jest najbardziej oddalona. Ja lubię mieć widok na całe auto, lubię mieć widok taki ogólny i tak w miarę sensownie oddalone, żeby to było też. 170 po mieście to jest to, co lubię. Najwyższa prędkość. Proszę bardzo. Ładnie po ściałeczkach, żeby nikt mnie tutaj nie dojebał. Pan policjant tutaj jak mnie zobaczy, to jaż wolnie. A jak będzie fotoladal, to niech się pierdolą. Tutaj muszę chyba zjechać. Nitra niestety nie ma w mojej małtku zamontowanego w tej chwili. Tak, zwolniłem. Nie tak. Wyłączenie silnika. Chciałem silnik wyłączyć, ale sobie obiłem już to auto, kurwa, ledwo kupiłem auto,
Zdążyłem się już w 100 różnych betonów pierdolić. To jest to. Jumpo! Yay! Punkty za czas w powietrzu. Reputacja mi się, widzę, nabija. U góry w postaci numerka. O Jezus, Jezus, jakie skomplikowane trasy. Nie ogarniam. Okej. Nie jest źle. Rozpierdalam hydranty. Spoko się zajmij w garażu, trzymaj się trasy wyznaczonej na mapie. No dobra, dobra, panie. Zaraz se tu ureguluję, co mi się podoba, moje... Okej. Nie będę tego komentował. Powinienem już nie żyć. Dobra, prawy bumper wejść do garażu. Powinienem nie żyć po tym przyjebaniu w drzewo, ale najwyraźniej jestem super człowiekiem. Bączki to świetny sposób, żeby zdobyć trochę repa na boku. Hashtag skąd brać rep? Jezus Maria. Czemu ten pseudo Twitter? I can hear you creeping out there. Yeah. Touch my playlist and die. Oh, hey. Travis mentioned you worked a couple cars yourself, so that's cool. Okay. One house rule. Use whatever tool you want, honestly. Just put them back where you found them. Other than that, knock yourself out. Oh, this is my latest obsession. Here. Listen to that cloud, man! This is going to be my master build. I can feel it. I want it ready for Nakai-san to see before he leaves the city. Props from an artist like him could really put this shop on the map, you know? Okay, well, I'm done. I'm gonna head out. Maybe catch Spike. Oh, Travis shifted those rides, so there's space for you now. And you should take it before he replaces that junk with more junk. It's a good time to get your head straight, you know? Plan your build. Channel your vision. Whoa, starting to sound like Travis. Okay, I'm gone. I'm out. Have fun. And maybe I'll see you out there, yeah? Oh, and put the tools back. Cool. Later, man. Widzicie, to jest cudowne w tej grze. Bezpośrednie, piękne przejście prosto do tuningu. Kup samochód, na razie nie. Oto twój nowy dom, w garażu możesz montować części znalezioną podczas jazdy po mieście lub wygrane w trakcie wyzwań codziennych, kupować nowe samochody, modyfikować wygląd, ulepszać osiągi, tworzyć i edytować winyle oraz tuningować sposób, w jaki prowadzi się auto. Okej! Co my tutaj mamy? Powiadomienia o częściach, chyba żadnych nie ma, jest wyszarzone. Lakier i winyle, tutaj możemy sobie pooglądać. Modyfikacja osiągów, tuning sterowności, o widzicie. Jak lubisz jeździć? Użyj suwaków prowadzenia, by dostosować swoje auto do wybranego przez siebie stylu jazdy. Jeżeli jesteś prawdziwym fanem, skorzystaj z możliwości zmiany ustawień szczegółowych lub złap za suwak prowadzenia, by błyskawicznie wprowadzić zauważalne zmiany. Drift, przyczepność, może jedno i drugie wyglądać do ciebie. A więc widzicie. O! Nie, czekajcie. Aha, bo tutaj mogę prawo, lewo. Tak, chcę zmienić. A widzicie, i mogę się dosunąć bardziej w stronę driftu, albo bardziej w stronę przyczepności. Wszystko się zmienia automatycznie. Na razie chcę się zostawić na tym generalnie takim środkowym poziomie. Widzicie, co my tutaj mamy? Ciśnienie w oponach przednich, tylnych, reakcja na ruch, kąt sterowania, asysta driftu z hamowaniem, asysta stabilności driftu, kontrola startu i tutaj jeszcze mamy parę rzeczy. O, przyczepność opon mamy, siła hamulców, stabilizatory, nitro, sztywność sprężyn. Kurwa, ile tego jest. Ale ja się chcę z tego wycofać, na razie mnie to nie interesuje. Modyfikacja wyglądu. Co my tutaj mamy? Ulepsz samochód za pomocą części, by zmodyfikować jego wygląd oraz styl. Nowe części kupować można do dolary. A niektóre obszary mogą być modyfikowane tylko gdy masz doświadczająco repa i tak dalej. No mamy maskę na przykład. Aha, takie buty. Ile mam hajsu? 4,5 tysiąca mam. To trochę mam, ale te wszystkie maski, na razie nie będę go zmieniał. A co my tutaj mamy? Tuning sterowności? Nie. Mamy modyfikację tego. Kupuj części do auta, by poprawić osiągi i zwiększyć zakres opcji tuningu prowadzenia. Każda część wpływa na sposób, w jaki twoje auto zachowuje się na drodze, zanim ją kupisz. Przyjrzyj się zmianom w statystykach u góry ekranu. Co my tutaj mamy? Filtr powietrza, układ chłodzący, kolektor dolotowy, układ paliwowy, układ doładowania, elektryka, zapłon, ECU, EQ.
Eko! Blok silnika, wałek rozrządu, głowice cylindrów, kolektor wydechowy, układ wydechowy, sprzęgło, system nitro, zawieszenie, układ różnicowy, opony, hamulce, hamulec ręczy, stabilizatory i filtr powietrza już był. Kurwa, ile tego jest? Boże jedyny! Co mamy tutaj? Mam fabryczne i mogę też parę rzeczy tutaj pozmieniać. Jak drogie są te rzeczy? Nie są aż takie drogie. Co my tutaj mamy? 10 setnych sekundy szybciej do sety. Maksymalna prędkość 1 km na godzinę mi się zmniejsza. Nie, to jest kurwa przyspieszenie. Moc silnika mi się zwiększa, zwiększa mi się też trochę najwyższa prędkość. Oczywiście mogę jechać dalej, no ale tutaj dopiero poziomy repa trzeba osiągać, żeby sobie to tutaj powrzucać. Czytałem też o tym Need for Speedzie, że tutaj bardzo zależy twórcom na tym, żeby użytkownik, gracz był przywiązany do swojego auta. Dlatego to też nie jest tak, że kupujemy nowe auto co godzinę grania, tylko właśnie raczej, wiecie, trzymamy się tego jednego, trzymamy się auta, które kupimy raz na dość długi czas. Tak więc cóż, co my tutaj mamy? No masę kurwa rzeczy. Tutaj widzę ten układ paliwowy, mam jakiś podrasowany w tym aucie. Mogę sobie kupić oczywiście lepsze, ale jeszcze nie w tej chwili. Tak więc ludzie, ja może nie będę tego tuningował wszystkiego w tej chwili przynajmniej, ponieważ ja się boję. Co najwyżej lakier i winyle. Nadal niepowtarzalny wygląd, liczba połączeń niezakończona. Może usuń lakier i winyle. O, naklejki mi wyjebał, nie lubię lakierek. A winyl... Aha, mogę sobie takie jakieś, widzę, gotowe presety, moje winyle, lakier, kalkomanie, przednia szyba, dodaj winyl. Aha, i mogę sobie takie kształty ustawiać, co? Taką krople na środku szyby, tutaj, żeby się kurwa zabił, jak będzie prowadził. Nie, ja tego nie chcę, wypierdalać mi z tym. Nie lubię naklejek, jakoś tak wychodzi, że nie lubię. Pokaż warstwy, dodaj winyl, Y, usuń. O właśnie, o to mi chodziło. Lakier bym sobie zmienił co najwyżej. Kolor lakieru. O ja pierdolę, ile tego jest. Nasycenie koloru jest generalnie bardzo niskie, więc zmian nie za bardzo zauważę. Patrzcie, jak teraz możemy się pobawić. Zielony, niezielony. Niebieskie, nie niebieskie. Ja bardzo lubię takie w odcieniach właśnie czerwonawych. Czerwony róż. Moulin róż. O, czerwoniutki. Tam z jasnością mogę, widzę, podziałać. Metaliczność zwiększyć. O kurwa, jaki metalik to jest teraz. Jesus. Może trochę mniej. Gładkość. O Jezus Maria, jak on śmiesznie wygląda. Dobra, niech będzie... Niech będzie taki gładki. Lakier bezbarwny. Nie wiem jaką to dużą różnicę robi. No może niech będzie taki. Potwierdź, kurwa. Zapis zmian. Nowy zapis. Wybierz. Jej, czerwony! Może się będę bawił tu mi naklikam, ale nie w tej chwili. Spike dzwoni. Hey, yo, what's up? I'm cruising Royal Park. There ain't nothing royal about this place, but whatever, right? Who am I? Besides the champ. Get over here. Let's do a run before 5-0 shows up. Peace. Aha, no okej. Opuść garaż zatem, na razie, póki moje osiągi jeszcze nie muszą być pewnie jakoś windowane. Chciałbym, żebyście może wy mi dali jakieś porady, jeżeli się znacie, czy po prostu lecieć i kupować, na co mnie tylko stać, na co mam tylko reputację, żeby te osiągi zwiększać, i po prostu będę te wyścigi jeździł, zobaczę jak tam fabuła się będzie rozwijała i tak dalej. Wjeżdżamy pięknym czerwonym autkiem. Jakoś może kolorkami się będę bawił, ale tutaj widzę bardziej jest kwestia zabawy z tym wszystkim pod względem naklejek, które możemy sobie komponować w jakieś niesamowite super połączenia. Trochę za ciemne to auto wyszło, ale to nie czas teraz na zabawę. Pokaż ta mapę. Mapa pozwala zobaczyć zawody, miejsca, zadania innych graczy. Wybierz zawody, aby poznać poziom trudności, nagrody, jakie możesz otrzymać, bla bla bla, punkty rep. Jak ta mapa wygląda w takim razie? Za zaliczenie zawodów otrzymasz hajs, w przypadku wygranej nagroda będzie większa. Można dodawać nowe części, modyfikacje wizualne. Ja to możesz mieć do 5 aut, dlatego postaraj się zarobić trochę grosza. Tutaj mamy jakąś misję. Wyścig na torze. Konie na start. 4000 dolarów, 13 tysięcy reputacji. To nieźle. Tutaj coś mamy też. Konkurs driftu, a to jest wyścig na torze. Okej, czyli mamy tutaj ewidentnie podzielone rodzaje. Tutaj mamy znowu drift chyba. To na drifty to by się przydało autko trochę pozmieniać. No ale tutaj mamy, widzicie, aktywne zadania z prawej strony. Spike prędkość, wyjdzie o wyścigu na torze ze Spike'iem. Tym się, myślę, zajmiemy już w przyszłym odcinku. Co mogę tutaj? Wyznaczyć sobie trasę. Aha, mogę trasa i teleport, co?
Dobra, wolałbym raczej trasę i sobie tam podjechać, przynajmniej na razie. Ale jak już mówiłem, to się będzie, ludzie, odbywało w przyszłym odcinku, tak więc mam nadzieję, że ten się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie go ocenić i cóż, do zobaczenia w następnym odcineczku. Trzymajcie się i bardzo serdecznie do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!